Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość Dnia Telewizji Wałbrzych, Tomasz Siemoniak, były wicepremier, minister obrony narodowej, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i lider listy Koalicji Obywatelskiej na Polszczyźnie. No tak, takie decyzje. To jedna z naszych ostatnich chyba rozmów z panem jako posłem regionu wałbrzyskiego. No walczę o mandat w regionie opolskim, więc pewnie w takiej roli jedna z ostatnich rozmów, natomiast pochodzę z Wałbrzycha, związków z Wałbrzychem się nie wyprę nigdy i zawsze będę tutaj starał się być obecny, wspierał Wałbrzych prezydenta Szałemeja, więc kandydowanie w innym miejscu jest oczywiście wyzwaniem. A nie ma pan żalu do przewodniczącego Tuska, że skierował pana na odcinek opolski? Znam Donalda Tuska 32 lata i 32 lata z nim współpracuję i on wie, że jestem człowiekiem do trudnych zadań i na takiej zasadzie 12 lat temu zostałem ministrem obrony narodowej w bardzo trudnej sytuacji. Kilka miesięcy przed wyborami, po raporcie komisji Millera, więc to było piekielnie trudne wyzwanie i tak samo podchodzę do tego teraz. Przecież kandydowanie w okręgu, który jest większy, bo jest 1,5 razy większy, jest 12 mandatów na Opolszczyźnie, nie jest w żadnym wypadku karą. Jest po prostu zadaniem, wyzwaniem. Tam po prostu w ocenie Donalda Tuska, w ocenie liderów Platformy na Opolszczyźnie takiego kandydata nie było. I jestem już po pierwszych wydarzeniach kampanijnych. Muszę powiedzieć, że zostałem tam bardzo dobrze przyjęty. Znaczy nie udaję, że jestem stamtąd. Natomiast jest tam ogromna potrzeba takiego właśnie posła, który ma pewne możliwości w Warszawie, ma pewną pozycję w polityce ogólnokrajowej. Więc oczywiście żal mi bardzo Wałbrzycha, bo to najpiękniejsza ziemia w Polsce i tutaj mam wielu przyjaciół, rodzinę. Natomiast w polityce, w życiu zawodowym jest często tak, że są kolejne wyzwania, zadania, nie zawsze się ma na nie wpływ. Nie chodzi o to, żeby było wygodnie i komfortowo. Chodzi o to, żeby coś dodać swojej formacji, coś dodać swojej partii. I tak podchodzę do właśnie tego zadania. Ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że miał pan wybór. Albo jedynka na Opolszczyźnie, albo niższe miejsce na liście, ale jednak w okręgu wałbrzyskim. Nie było takiej nie miał pan propozycji nie, miejsca drugiego, żeby jednak zostać na liście? Nie było takiej propozycji, ta propozycja by nie miała zresztą żadnego sensu, po prostu byłaby wbrew interesowi listy, tak? To było jasne, że ja mogę tutaj kandydować z pierwszego miejsca i też jeśli gdzie indziej to z pierwszego. Jestem wiceprzewodniczącym Platformy i to też daje jakby pewną pozycję. Nikt mi takiej propozycji nie składał w żadnym momencie. A nie ma pan wrażenia, że jednak w tej chwili Koalicja Obywatelska wystawia najsłabszą od powstania Platformy listę kandydatów do Sejmu? Jeszcze do tego osłabiają, wysyłając pana do Opola, a nie dając żadnych innych nazwisk, które są znane w okręgu wałbrzyskim. Ocenią to wyborcy. Ja nie bardzo chcę to oceniać, bo tutaj też oceniałbym jakoś sam siebie. Miałem znakomity wynik 4 lata temu, za który dziękuję bardzo mieszkańcom tej ziemi. To był zaszczyt uzyskać tyle głosów tutaj. No będąc w opozycji, to nie były przecież łatwe wybory w 2019 roku, więc oceniam naszą listę pozytywnie. Myślę, że i posłanka Monika Wilichowska, posłanka Katarzyna Mrzygłocka to są doświadczone posłanki, które też no, mają swoją pozycję w naszym klubie parlamentarnym czy w różnych działaniach ogólnokrajowych. Myślę, że kobiety to też jest jakaś wartość. Na naszej liście jest dużo kobiet. Tutaj udało się ten parytet wykonać. Są bardzo ciekawe nowe kandydatury, jak wiceprezydent Wałbrzycha, pani Sylwia Bielaska. Myślę, że to jest taka nadzieja wałbrzyskiej polityki, która bardzo dobrze się sprawdza w swojej roli. Są koleżanki i koledzy z innych miejscowości. Robert Jagła też przecież były poseł ze Świdnicy. Wójt gminy Dzierżoniów, kolega Chmielewski, czy Adam Jaśnikowski, kandydujący z ziemi kłodzkiej. Teresa Świło też była posłanka. Tak, chciałem Teresę Świło wymienić, Jacek Iwancz, radny sejmiku. Więc ja sądzę, że ta lista jest listą mocną, listą, która
wymaga pracy i to nie jest tak, że tutaj coś jest zdane, ale że spodziewam się tutaj dobrego wyniku. Ja jak zobaczyłem tę listę pierwszy raz, to z 16 nazwisk o 7 mogłem powiedzieć cokolwiek więcej, mimo że istnieje, znaczy działam jako publicysta w tym regionie i mam styczność z polityką właściwie od ponad 20 lat. To co mają powiedzieć wyborcy, którzy pierwszy raz będą głosować? No jest na pewno kilka kandydatur lokalnych, takich, nie wiem, ostatni na liście Piotr Kraczkowski, radny Wałbrzycha. Myślę, że tutaj Wałbrzychu jest znany, może w Siewoźnicach już nie tak bardzo. Listę konstruuje się też tak, żeby były na niej osoby, które no, są mocne lokalnie, pozyskają swoje głosy, które promują się przed wyborami samorządowymi, przecież do nich nie zostało dużo czasu. Więc powiedziałbym tak przewrotnie, może nawet czasem lepiej, żeby były jakieś nowe twarze, że pan redaktor ich nie zna, no bo to pokazuje pewną zmianę w polityce. Powinno być coraz więcej młodszych osób. Młodszych mam na myśli też i 40-30-latków, bo jak obserwuję, zwłaszcza polski samorząd, wydaje mi się, że tutaj potrzeba takiej wymiany pokoleniowej. Niech ci doświadczeni starsi oczywiście jeszcze będą, natomiast będę wszystkich zachęcał przy okazji najbliższych wyborów samorządowych, żeby dać szansę młodym kandydatom na radny. A dlaczego nie dano szansy starszym kandydatom? Dlaczego na liście nie znaleźliście zasłużeni działacze Platformy Obywatelskiej, na przykład Stanisław Jurcewicz i Zbigniew Szczygiel? Jeśli chodzi o Stanisława Jurcewicza, jego kandydatura była rozważana do Senatu, był senatorem, dwa razy stawał do wyborów do Senatu. W okręgu dzierżoniowsko-kłodzkim. Tak, i te wybory przegrał. Odgórnie w pakcie senackim zdecydowano, że kandydatem do Senatu z tegoż okręgu będzie pan Gancarz, reprezentujący PSL trzecią drogę. Bardzo dobra kandydatura, wójt Stoszowic, szef wojewódzkiego PSL-u. No i w związku z tym tutaj tego miejsca jakby nie było dla naszego kandydata. W wielu miejscach w kraju po prostu musieliśmy się posunąć i zrobić miejsce, to naturalne. Jeśli chodzi o radnego Zbigniewa Szczygła, ta kandydatura była rozważana. To jest, współpracujemy, to jest jeden, nie waham się tego powiedzieć, na skalę krajową autorytetów, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, straż pożarną, uczestnik bardzo wielu ciekawych projektów i myślę, że nie powiedział ostatniego słowa w tych kwestiach. Natomiast jakichś ostatecznych szczegółów tego, dlaczego nie kandyduje, to nie znam. Na pewno nikt go nie skreślał. To jest osoba szanowana, radny sejmiku, więc były komendant wojewódzkiej straży przecież w Wałbrzychu, także wielu osób go pamięta i bardzo szanuje. A zna pan treść listu byłego senatora Stanisława Jurcewicza do Donalda Tuska? Nie. On teraz już w prasie jest publikowany. To jest list, w którym Stanisław Jurcewicz złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i napisał między innymi tak do Donalda Tuska. Okazało się, że po ponad 22 latach pracy dla formacji nie ma dla mnie miejsca na liście do Sejmu. Bardzo poważnie traktowałem informacje o wszystkich rękach na pokład. Rzeczywistość w mojej ocenie jest inna. Mimo złożonych zgłoszeń wycięto, nie wpisano, ponoć decyzją Zarządu Krajowego, radnych Sejmiku Dolnośląskiego, to jest mnie, Stanisława Jurcewicza i Zbigniewa Szczygła, członków PO, na listę do Sejmu w okręgu numer 2. Z niezrozumiałych przyczyn wykluczono radnych sejmiku pozyskujących do kilkunastu tysięcy głosów wyborczych, a wprowadzono na listę część osób mało znanych lub w ogóle nieznanych, które nie gwarantują siły listy i zwycięstwa wyborczego. I Stanisław Jurcewicz jeszcze przypomina, że w ostatnich wyborach do Senatu zdobył ponad 57 tysięcy głosów. Ja bardzo szanuję Stanisława Jurcewicza. Współpracowaliśmy jeszcze, gdy był przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu i Administracji i był też moim współpracownikiem w zeszłej kadencji w biurze poselskim, więc ja nigdy nikogo nie krytykuję. Każdy ma tutaj własny rozum w takich sprawach. Rozumiem, że jest rozżalony. To nie były decyzje Zarządu Krajowego. Jestem członkiem Zarządu Krajowego i żadnej dyskusji na ten temat nie było. Nikt nie kazał nikogo wycinać, ani radnych. Takie decyzje musiały zapaść we Wrocławiu i trudno mi tutaj do nich jakoś się specjalnie odnosić.
Teraz Stanisław Jurcewicz prawdopodobnie będzie kontrkandydatem kandydatów Platformy Obywatelskiej i wystartuje do Sejmu z listy trzeciej drogi. No, trudno mi to komentować. To są jego indywidualne decyzje. Byłem świadkiem wielu ludzi, którzy odchodzili, koleżanek, kolegów. Nigdy to dobrze się nie kończy. Życzę mu jak najlepiej, natomiast przecież kandydowanie do Sejmu czy Senatu to nie jest wszystko, to nie jest całe życie. Można odnaleźć swoje miejsce w innych obszarach, więc zbyt dużo emocji w takiej sytuacji, myślę, no, nie służy. Natomiast no, trzecia droga to nasi przyjaciele, partnerzy, mam nadzieję przyszli koalicjanci, więc też dobrze przynajmniej, że to swoje rozżalenie zamieni na pracę i na głosy dla opozycji demokratycznej. Tak mogę to skomentować. Marcin Paladę, znany z organizacji prawyborów w Polsce i zajmujący się taką statystyką wyborczą w Polsce, ocenia, że w naszym okręgu wyborczym PiS zdobędzie 3 mandaty, Platforma Obywatelska 4 i 1 Konfederacja. Co pan o tym myśli? No, bardzo bym się cieszył, gdyby były 4 mandaty. W ostatnich wyborach mieliśmy 3 mandaty, a bywało, że i 5 kiedyś było. Sądzę, że jest to absolutnie w zasięgu. Oczywiście te badania pana Paladę, one po prostu przenoszą na okręg wałbrzyski wynik ogólnokrajowy. Mam nadzieję, że tutejsza lista, tutejsi kandydaci, nie wiem, kto będzie kandydował z PiS-u, to też jest niejasne, ale nasza lista doda i 4 mandat jest w zasięgu. Myślę, że te 3 dla PiS-u to jest prawdziwe, natomiast o ten 8 mandat myślę, że będzie spora walka, bo przecież jest posłem pan Marek Dyduch z Lewicy, tak, on tutaj ten mandat zawsze jakoś uzyskiwał. Będzie trzecia droga, będą kandydaci Szymona Hołowni, więc myślę, że o ten 8 mandat będzie spora walka. I Konfederacja ma takie poparcie w regionie pana zdaniem, że jest w stanie wywalczyć tutaj mandat? Myślę, że nie. Myślę, że szybciej trzecia droga, weźmie lewica albo trzecia droga. Nie wiem, kto będzie z trzeciej drogi. Słyszę różne przymiarki, różne nazwiska. Wiem, że pan Marek Pan Zenon Madej z trzeciej drogi no ma wystartować, że ma być liderem. No ale to jeszcze będzie 15 osób na tej liście, tak? Jedna osoba... No Stanisław Jurcewicz na przykład. No właśnie, więc nie obstawiałbym, kto będzie miał więcej, czy lewica, czy trzecia droga. Cieszyłbym się, gdyby to któraś z tych formacji miała mandat z ziemi wałbrzyskiej, a nie Konfederacja. A jest pan zaskoczony sygnałami, jakie będą kandydatury do Senatu w okręgu wałbrzyskim? Poza Agnieszką Kołacz-Leszczyńską mówi się o tym, że kandydatką będzie pani Renata Wierzbicka, przedstawiająca się jako bezpartyjna kandydatka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówi się również o tym, że bezpartyjni samorządowcy będą chcieli wystawić swoją kandydatkę do Senatu, panią Annę Błażys, i będzie jeszcze kandydat Konfederacji, też pan Piotr Ludkowski. Uważam, że senator... To mocno zaostrza konkurencję. Tak, ale myślę, że w tym okręgu obejmującym Wałbrzych, Świdnicę z powiatami nasza pozycja jest bardzo mocna i że 4 lata temu walka była bardzo ciężka. Kandydował przeciwko senator Kołacz-Leszczyńskiej pan Zieliński i też byli inni kandydaci. I wygrała w świetnym stylu i sądzę, że te 4 wygrała lata... z mężczyznami, a teraz no, po raz pierwszy... Już nie pamiętam od jak dawna jest tyle kandydatek do Senatu, czyli przeciwko aktywnej kobiecie wystawiane są również aktywne kandydatki, kontrkandydatki. Cieszyć się należy, że jest więcej kobiet w polityce, natomiast wydaje mi się, że jakikolwiek znaczek PiS-u, nawet jeśli ktoś go będzie chował, tę kandydaturę od razu w oczach wałbrzyszan, świdniczan
bardzo mocno obniża. Więc, ale trzeba walczyć. Znaczy, nigdy nie jest tak, że zwycięstwo jest z góry dane i nie należy nic robić. Akurat senator Kołacz-Leszczyńska jest świetna w walce wyborczej. Pamiętam to sprzed 4 lat. Nadzwyczajna energia, kontakt z ludźmi. Myślę, że tutaj jestem gotów obstawić jakąś, jeśli są jacyś bukmacherzy tutaj, obstawić jakąś kwotę, że senator Kołacz-Leszczyńska na pewno te wybory wygra. A Paweł Gancarz poradzi sobie z senatorem PiS Tadeuszem Szwedem w okręgu dzierżoniowskim? To trudny przeciwnik, senator Szwed, sprawny i pracowity. Widywałem go w różnych sytuacjach. Natomiast myślę, że kandydatura pana Gancarza jest tutaj bardzo mocna. To jest ktoś, kto jest szefem wojewódzkiego PSL-u. Jest takim przedstawicielem nowego pokolenia PSL-u, więc ma tutaj taki bardzo duży poziom energii, ale już doświadczenia politycznego. Widziałem go, jak jest zaangażowany w ruch ochotniczych straży pożarnych, sam jest we władzach tegoż ruchu, więc przy okazji różnych świąt straży pożarnej widziałem go, jest lubiany, popularny, rozpoznawalny nie tylko w swojej gminie. Myślę, że jest dla pana Szweda bardzo trudnym przeciwnikiem. Będziemy go oczywiście wspierać i sądzę, że ma spore szanse na zwycięstwo. No, przywoływany tutaj przez nas w innym wątku rozmowy, Stanisław Jurcewicz wygrywał jednak wybory w tym okręgu. Ostatnio przegrywał, trochę też się wiązało to z tym, że różni kontrkandydaci po prostu odbierali mi, znaczy takie zbójeckie prawo wyborów, tak? Może się zgłosić każdy i ktoś komuś zawsze odbiera głosy. Natomiast no, tutaj ta konfiguracja była niekorzystna. Miejmy nadzieję, że dla kolegi Gancarza ta konfiguracja będzie korzystna, będzie walczył i myślę, że to jest bardzo ważny okręg, jeśli chodzi o Senat. Taki okręg, w którym nie patrząc nawet na kandydatury, tylko na pewną strukturę wyborców, wynik może być albo w jedną, albo w drugą stronę. Są takie okręgi, tak jak mówiłem przy Wałbrzychu i Świdnicy, że raczej jest pewne, że my tutaj wygramy. Są takie okręgi, nie wiem, jak Stalowa Wola, gdzie na pewno wygra kandydat PiS-u, a są takie okręgi, jak ten okręg obejmujący powiat Dzierżoniowski, Ząbkowicki i Kłodzki, gdzie walka o zwycięstwo będzie bardzo zacięta. Uda się zwycięzcom wyborów stworzyć nowy rząd, czy będziemy mieli szybką dogrywkę? Wszystko zależy od wyników. Sondaże, które się pokazują w ostatnim czasie, zakładają rekordową wysoką frekwencję na poziomie, nie wiem, 80%, takiej frekwencji nie było w wyborach parlamentarnych, więc ten wynik będzie odbiegał, jak sądzę, od tych obecnych przewidywań i oby był takim wynikiem, który da nam po prostu większość opozycji demokratycznej i zdolność do stworzenia rządu. Scenariusze kolejnych wyborów, PATA, są fatalne. Nie w naszej sytuacji, nie w obliczu wojny na wschodzie, różnych problemów ekonomicznych. Polska potrzebuje rządu opartego o większość parlamentarną i o to walczymy, tak? I stąd, gdy mówimy o wyniku trzeciej drogi czy lewicy, absolutnie jestem za tym, żeby ten wynik także w okręgu wałbrzyskim był jak najwyższy, tak? Bo ten mandat z naszego okręgu no, może być tym, który gdzieś tam przesądzi potem o większości. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, były wicepremier, były minister obrony narodowej, poseł Platformy Obywatelskiej, jedynka Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski.